chcesz sam. Dobra. Witajcie moi mili, z tej strony Rashibo. I dzisiaj jest ze mną Blady Stefan. Witam. No i zaczynamy Dying Lighta. Blad już mnie tutaj trochę na... HUD activated. Dobra, może obejrzyjcie sobie intro, moi mili. A właśnie, to przeskoczyłem, to widziałem. Nie interesuje. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Fall back! Fall back! Goście mają zarąbiste maski na tym intrze. Już bardzo szybko się zaczęli, żeby nie robić hałasu. No dobra, spoko. Czyli z zapisku fabularnego na razie tylko... Bo ty, Blady, wiesz więcej już na ten temat. No troszkę. No troszkę. Troszkę dużo. No i właśnie zastanawiam się, co będzie z tymi braciszkami, nie? Suleimanami, bo jeden nie żyje, drugiego mamy dorwać. Mieliśmy... Ci goście byli od Rise'a. Mieli zarąbiste maski. Podobały mi się te ich maski. Amir nie żyje, a nas uratowała jakaś Junia. No właśnie. You pinch him. You're scared. Not scared, then pinch him. Uszczypnij go. He blinked. What? He blinked again. Jeśli się budzisz z największą kacę w życiu. Zombie! Run! No ale wiesz, na ogół dzieci nie krzyczą, że jesteś zombie na kacu. Zdarzało się. No ty, Blady, to w ogóle wyglądasz nawet za życie jak zombie, nie? Przez ten. O Boże, tutaj ten właśnie, co tu mamy? Postęp w osiągnięciu. Filipiny? Filipiny? A? Sie...
A, Palisade. Ileś tam metrów musisz przejść? 42 tysiące. Od jakiegoś maratonu się chyba wzięła. 42 tysiące metrów. O. Już dawno zrobione. A ty to masz tam wszystko zrobione. 20 kilometrów temu to zrobiłem. In paradise, can't you see? Mogę już skakać. Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will give you. What do you mean 31? Ask the boss. Jaki 31, nie? Czekaj, gdzie był pokój 190? On był chyba tam na górze. 31. Zdajesz sobie sprawę, że obaj będziemy identycznie wyglądać? Jak bliźniaki. You're the 31st infected. I'm the 18th. Tu się nie postarali niestety. One fewer doses of antizin. One more new infected. One more runner gone. No, tak samo tak jak tutaj właśnie gadałem z babką, akurat to ona mówiła, że 31 zarażony, nie? Czarny już nam podpada. Bo mówi, że dostaniemy tą działkę Amira. Nie? Headquarters. A ten młody jest zajebisty. Co tutaj? A, no, trening na górę. Ty masz trening, ja dopiero będę z młodym gadał. Hey, I'm looking for the... No i przyznam, ciekawi mnie ten hart, bo what, na medium było niestety za łatwo, bardzo szybko. No, z początku okej. Okay. Cała pałka leci w głowę. Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey! Be fair, I'm not lazy, I'm just... Hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Brecken's in charge here. The mother is zarąbisty. Co nie? I'm not lazy, little shit. No, Raheem, spoko. Trudno jest go nie lubić, on ma takie swoje podejście, nie? W ogóle na polskim dubbingu niestety, no nie grał na polskim dubbingu moim ze względu na to, że... Where do you think you're going? 13th floor. Polskie dubbing. Some stuff for Raheem. Miłość ma go być. Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? No tak, no ale niestety, no tutaj jest za duży rozstrząs z mimiką i mi się to nie podoba. Macie polskie napisy, cieszcie się. Ale jak on dyskutował z nim po polsku, to ja po prostu lałem ze śmiechu, nie? Co ty myślisz, kurwa, co? Jesus. Że będziesz tu siedział? Ja to tylko na YouTubie widziałem. Co? Ja to tylko na YouTubie widziałem. Jest dobry. Bekowy. O, radyjko się odzywa. Już jesteś na 13. A mnie pierwsze wyjście z windy rozjebało. No, klimacik jest. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP, hadn't you? Help! Somebody! What the hell? No i tutaj też jest ten system przeszukiwania pokoi inny, nie? Że ci podświetla pokoje chyba, w których coś jest.
z tutorialu. Nie, nie, to są tylko w tutorialu i w niektórych misjach po prostu jest rejon do przeszukania. Ale masz też coś takiego, już praktycznie teraz jest w każdej grze, tak jak było w Batmanie czy w innych, taki zmysł, który wiesz, puszczasz fale i podświetla ci wszystkie znajdźki w jakimś rejonie. Jak to było w Wiedźminie. Easy, it's all right now. I'll get help. Jeszcze cię czeka sporo fajnej. This is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Nie wiem, czy miałem farta, czy ten, ale temu zabiegowi pierwszemu łeb urwałem. Odpadł mu tak pięknie. Yeah, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. W ogóle jest o wiele bardziej poprawione niż w Dead Island, to jak oni reagują w ogóle na ciosy. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Jak teraz przywalisz zombiakowi rurką w łeb, to reakcja jest bardzo naturalna, jakby naprawdę dostał rurką w łeb, a nie po prostu odlatuje jakoś albo żadnej reakcji. No jak dostałem od młodej grę, to pierwsze co zrobiliśmy, to zombiaki po dupie kopałem. I one tak przechodziły się z nimi tam jakieś tam... O, części metalowe, dobra. No to ci się przyda do naprawiania broni i... No, taśma kręca. Rzecz, która w tym Falloutie 4, z której zrobisz wszystko, nie? Taśma klejąca. A, zbudujesz sobie power armor taśmą klejącą. Lodówka, a w lodówce co? Alkohol. Komponent. Alkohol musi być. No, tak, jeżeli zarobisz apteczkę. Też tak. Rozkładam. Apteczki z alkoholu. Ale to mają teraz apteczki. Na przykład też jak przychodzisz przez drzwi, nie? Biegnąc, to jest też inny w ogóle efekt, jak tak w sumie wchodzisz w te drzwi. Z buta wręcz. A jak są takie drzwi do rozwalenia, jak z rozbiegu albo z kopa, albo z bara wchodzisz? To nie widziałem jeszcze. Też bardzo fajne. Ale znalazłem elektronikę i puszkę. Okej. Ogólnie dopóki nie masz ten, ograniczenia w inwentory na to, nie? Właśnie nie ma. Jest bardzo fajnie. Aha, rzeczy do craftingu możesz zbierać, ile chcesz. Ograniczenia masz tylko na broń. Zrób. Tworzenie apteczki. Nie ma, że klik i masz. Tak. Jest zmienione to też. Troszkę czasu to zajmuje. W single player po prostu ci gra się zatrzymuje, ale w koopie to będzie tak, że po prostu stoisz i jesteś... na ataki odsłonięty, więc jak ktoś coś kraftuje, najlepiej, żeby go drugi osłaniał. No właśnie. Ale ładnie są zrobione te postacie. Widać, że to nie są wszystkie takie wygłaskane. Tylko widać na przykład, że tutaj ta babka, co ta Lena, co mu przyszła dać tą apteczkę, jest taką osobą starszą już, nie? To jest fajne też, że nie jest tak bardzo zero-jedynkowo. A, designersko poszli do przodu od Dead Island. I just wanna help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me. Ale powiedz mi tak, jak tutaj wchodziłem i myślałem ten... Jak pierwszy dzień, wtedy z młodą, bo na gwiazdkę pierwszy raz odpalałem ludzi, ogólnie grę. I powiem tak, przeszedłem tylko tutorial. Także ja nie wiem nic na temat gry, Blady tu wie więcej. Ale właśnie w pierwszym momencie, jak właśnie schodziło się na dół i zaglądał do tego wózka z dzieckiem, to myślałem, że tam będzie martwe dziecko rzeczywiście, nie? Taki klimat Dead Space'owy. O, Dead Space mi się bardziej skojarzył z tym. Zakrwawiona sceneria, fajnie. W ogóle miejscówki są bardzo, bardzo klimatyczne, tak jak ktoś lubi tematykę zombie, filmy, gry. Poczuję się jak w domu od razu. Już na górze jesteś? Ja sobie latam, ścianę oglądam, wyglądam przez okno. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family. Taka dyskusja, młody sieć na dupie. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Keep my dipshit brother. No explosives, Raheem. O Boże. I powiem ci, Jade jest taką postacią, której trudno nie polubić, rzeczywiście. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now?
First, na pewno są bardziej rozwinięci niż zombie. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job. Tam to wszelkie scenki fabularne, to była jedna wielka komedia. Dead Island odnośnie jakoś to mowa. To dalej lałem z Who do you voodoo, bitch? No sorry, no, no najlepszy z tego to ma cały świat. Nawet w jakiejś recenzji zagranicznej właśnie Dead Island Riptide było, czy w końcu poznamy odpowiedź na odwieczne pytanie Who do you voodoo, bitch? Where do I find Brecken? Not so fast, 31. Dupa na, zabierać dupę na trening, ha! Ty już zrobiłeś trening? Ja właśnie się przebieram w swój mega gustowny żółty podkoszulek. Ja mam mój gustowny podkoszulek. O, no i moi mili, to jest coś, co zauważyłem jedną bardzo fajną rzeczą. Witamy w Mirror Edge. Raheem, I don't see you. Where are you? O, jak się nauczysz biegać po mieście, jak trochę je poznasz, to... Na pewno. To już jesteśmy tam. W ogóle bardzo fajny jest patent. Że okej, biegasz sobie, biegasz, ale biegniesz sobie przez puste pole, biegniesz sobie przez puste tory, nagle przeskakujesz płot, za którym nic nie widzisz i wskakujesz w hordę zombie, 20 cię otacza. Więc takie no, momenty wiesz, to jest no, esencja. Granie może być też za łatwa, nie? Ogólnie tak, tutaj jest fajne to, że jak się spojrzy na dół, to rzeczywiście widać, że tam na dole coś się dzieje, nie? Jak się na tym żurawiu stoi. I to jest prawda w sumie, że wszędzie można dojść, co się widzi tutaj w zasięgu wzroku, na tym żurawiu? Wszędzie, za co możesz się złapać rękami, tak to mówię. No to gdzie oczywiste, nie doskoczysz no, i nie dasz rady nie się złapać, Supermanem, tam nie no, ale takie rzeczy, bo tak jak na przykład tutaj jest ten rozwalony budynek z żurawiem na czubku, nie? To tam się pewnie da dostać. A, to już było pewne. No, tam masz się dostać. Raheem. Welcome to our gym. First things first. You've got to learn. Jedyny mankament tego systemu parkourowego. Okej. Just do what I say, all right? Now. Kacz na worki na dole. Ty Assassin's Creed mi się skojarzy od razu. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. O, w ogóle bardzo ciekawy patent tu zaimplementowali, że można zeskoczyć tam z szóstego piętra. Jak zeskoczysz z szóstego piętra na nie worki, tylko samochód, to też ci się nic nie stanie. Samochody też łagodzą upadki. Raheem! Jesus, don't move! I'll get help! Jak dla mnie bez sensu, ale okej. Okay. Ciężko by było wszędzie śmieci rozstawić. You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. No, wracając do tematu. Parkurem bardzo fajnie się wchodzi w górę, ale dostanie się na dół. Już nie masz jakiejś linki albo właśnie worków. Tragedia. Nie da się praktycznie zejść na dół normalnie. No. Na boki, w górę, owszem, w dół już jest strasznie trudno. Już chciałem zrobić w śliska, no właśnie, zapomniałem, że jeszcze tak... się go nie nauczyłem. Czekaj. Ślizgi bardzo fajnie działają, jeżeli aha, cię się goni spora banda w nocy. Dokładnie, jest, są nawet takie specjalne miejsca przygotowane, takie miejsce do wślizgu, aha, a w koło kolce nawbijane. W ogóle masa jest takich różnych pułapek ułatwiających właśnie ucieczkę po mieście. No, to pewnie tak. Sam zobaczysz, sam poznasz miasto i jest bardzo fajnie. Środowisko gry jest bardzo, bardzo eleganckie. Do całego tego założenia o parkouru, że zombiaki się... Większość zombiaków nie może się dostać za tobą na górę. Właśnie tak. Bardzo dobrze jakoś krzywo skoczyłem, że przeskoczyłem w ogóle drzwi, przez które miałem wejść. No. No, przyzwyczaisz się z czasem. Ja też z początku miałem trudności. Teraz tak. Jeszcze aha, bo to wygrasz na padzie. Wygląda na klawiaturze i myszce, więc... Ta, nie wyobrażam sobie grania w ja właśnie się spieprzę, czekaj, jakby chcę wejść. Aha, bo to chyba trzeba do góry. Ja też się spieprzyłem, bo już nie pamiętam jakiś...
Nie, powiem ci, sterowanie jest właśnie takie bardzo fajne, intuicyjne wręcz czasami. No ale problem jest z tym, żeby... Czasami się gdzieś dostać, nie? To... Kwestia praktyki, żeby już... Później już w lot będziesz rozpoznawał, za co możesz się złapać, a za co się nie możesz złapać. No, właśnie, tylko... To wszystko wyjdzie w praniu. Kurde, no! Nie mogę wskoczyć! No, ewidentnie nie mogę wskoczyć. Nie, właśnie, wiesz co, to jest ten tutorialowy kawałek, możesz nie? Możesz się dostać. Wow, teraz to mi się w ogóle udało przeskoczyć nad tą belką. Okej. No i to, że trzeba przytrzymać ten guzik skoku, żeby on się wspinał. No. Przynajmniej, żeby się złapał. O, właśnie. I chyba tego wcześniej nie robiłem, wiesz, chyba nie przytrzymywałem. I teraz jest momentalnie od razu. No, od razu widać różnicę. Good job. Okay, time for the real test. Wracaj na dźwięki, użyj wszystkiego, czego możesz po drodze. Przejdź sprawdzian parkouru. Oh yeah. W ogóle fajne jest to, że możesz się obrócić o 180 stopni, nie? Żeby... O! A, w czasie nie, bardziej mi chodziło o to, że... Obejrzenie się za siebie. A bo tego akurat to nie wiedziałem, wiesz? Ale chodziło mi... Tak, tak, przeskakamy. A, przy skakaniu mówiłeś. To zacznij sprintować. Nie wiem, którym naprawiam broń. Którym naprawiasz broń. No, którymś na pewno. To wtedy to, masz takie w zwolnionym wyjdzie... tempie obejrzenie się za siebie. W czasie no to będą fajne materiały. Niezłe sceny fajne materiały z tego nagrane. Później jeszcze nauczysz się skilla, że w czasie tego odwracania możesz coś rzucić za siebie. Okej. Okay. Czemu do mam jakąś dziksę? Sporo. Na dźwigu? A myślisz? Dziksę jakąś i dziwnie widzę. Co masz na dźwigu? Rahim. Aha. A tak masz pierwszy. Okej, okay, spoko. Zeżaruj całą staminę. No postaram się z tym sprintem ogarnąć sobie. Myślę, że teraz na hardzie to nam się wszystkie opcje do łatwiejszego zabijania przydadzą, bo... Aha, no dobra, zobaczymy. To one były tylko fajnym dodatkiem. Rahim, what the teraz jak będziesz mógł coś jednym strzałem zabić, to myślę, że to się przyda. I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars remind you that you're infected. Dobra, do doktora Zera mam iść. To check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to Caesara, już jesteś na dole, dobra, pogadać wszystko, z Patermistrzem i do Zera i pogadać, nie? No ja właśnie z nim pogadałem. No, a tu jeszcze na razie z Rahimem się przytulam. What the fuck, Rahim? No dobra, no, już na parterze myślę, że będzie można dołączyć. W tym miejscu. No, slumsy, przebudzenie. No. All right, they've given me an actual job. Właśnie biegnę do winty. So far so good. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms, tam nie mam objawu, to wszyscy mnie też podejrzewają, bla bla bla, pitu pitu, nie? Dobra, jestem już na pierwszym piętrze. Ja jeszcze pomówię z kwatermistrzem wtedy. Zobaczmy, co on ma. No i trzeba jeszcze szybkie doczytywanie pochwalić w tej grze. Jak na takie rozmiary i wszystko otwarte, bardzo szybko. No. Porównując na przykład Fallouta 4, gdzie gdziekolwiek się dostać, nie chciało się po prostu wchodzić do budynku, bo jak już ci się zaczęło doczytywać, to mogłeś sobie iść kawę zrobić. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrop, and you'll see. No, zmienię śpiewkę, jak będziemy robić się rzeczy ze zrzutów. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks.
Tylko jeden czy dwa pierwsze główne questy proponuję zrobić jak najszybciej, bo nie odblokuje ci się noc do tego czasu. Będzie cały czas dzień. Dopiero jak ci się zegarek w inwentarzu pojawi, to wtedy już jest normalna gra. No jeszcze... Ale jeszcze co? Jeszcze dalej nie ma matchmaking, to trzeba jeszcze solo zrobić. A co, próbowałeś już? A, do zera i tak dalej. Jeszcze nie można dołączyć. No właśnie wchodzę w opcję i... A nie, czekaj, ja jeszcze wychodzę przed budynek. Ustawione. Opcje online. Okay, new guy. Be careful out there. Dobra, ja muszę wyjść do menusu. Aha, no dobra, spoko. Bo przy rozpoczynaniu gry. No, już jestem przed budynkiem. No jakby co. Dobra, udaj. A ważne, że dobra, nobie. Teraz. Kampania. Dobra, teraz skoczę do zera, pogadać z nim też. Crane. It's Crane. Ty, ale zombiaku to rzeczywiście jest więcej. Nie, niby mam ustawione ok. Niby mam tylko znajomi. A w grze miałem single player. To możliwe, że jeszcze nie jest odblokowana opcja. Że właśnie jak się noc odblokują dopiero. No dobra. Poczekaj, a czy ja mogę wyprzeć ciebie? Tak, o. A, no nie, właśnie. Na razie widzę. Nawet nie ma slotu. No dobra, no to lecimy na razie jeszcze na singlu. Leć jak najszybciej do zera i te sprawy. Dobra. Trzeba będzie parę dropów zebrać i tyle. Gadam z doktorem, proszę. Łagodzi objawy, to nie jest szczepionka. Antizen postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable, so there's no cure? Miałeś już pierwsze miękkie lądowanie na samochodzie? There's no cure right now, but you see, I've been running tests on both antizen and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes, I think so. Where did I put that injector? Doctor. Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city. Hoping some of the infected would eat them, so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizen in reserve. Petardy. In any case... All right. No widzisz, ty zaskipujesz, ja to oglądam, nie? No ale tak jak też właśnie mówił z tą antyzyną, też ciekawa sprawa, nie? Dobra, i teraz tutaj do tego typa po... Brecken sent most of his best people to... Raheem, Zera checked me out and gave me another shot. Okay, great. Aha, no ze Spike'em musisz pogadać. For a while, which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. Serio? So, time for a real trial. Oj, petardy nieraz ci dupę uratuje. Spike, I'm Crane. Dobra, zobaczmy ile razy trzeba walnąć zombie w głowę teraz. Shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear and such. The other is filled with antizen. Kurwa, sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. But the trouble is, the airdrops of antizen keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizen, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizen drops are coming down right at sunset tonight. And Brecken needs to go out to them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have.
Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now. Jeszcze tylko 19 do zabicia. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. Dobra, ten tu siedział coś kodowo. We are lost. Petardy. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them. Dobra, weźmy trochę petard. Make a fine distraction if you get in trouble. Pułapki. Dobra, no, tak, ale moi ludzie, wiecie co, w tym miejscu kończymy i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!